witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Jeżeli trafiliście tutaj pierwszy raz, to ja mam na imię Estera i bardzo mi miło, że trafiliście akurat na mój filmik. Mam nadzieję, że moje filmiki wam się spodobają, dacie mi suba i zostaniecie ze mną na dłużej. Jeżeli taki filmik wam się spodoba, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, bo to bardzo, bardzo pomaga w rozwoju kanału. Ja wam z góry za to dziękuję, a dzisiaj przechodzimy już do tematu filmiku. No i nie ukrywam, że jest to moja ulubiona seria, czyli mierzymy ubrania z lumpeksów. No i ja niedawno wybrałam się na taki tour po lumpeksach w moim mieście i kupiłam kilka naprawdę cudownych rzeczy. No i słuchajcie, to są rzeczy, które teraz wcale nie tanio, można kupić w sieciówkach, a ja dorwałam je w lumpeksie za grosze, więc już nie mogę doczekać się, kiedy wam wszystko pokażę i no zaczynajmy. Jeszcze zanim przejdę do pokazywania ubrań, zapraszam was na mój Instagram, on jest tutaj i na Instagramie w sumie zawsze więcej się dzieje, wrzucam jakieś story, tam są wszystkie, wiecie, aktualności na temat mojego życia i tak dalej, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zaobserwujcie mnie. A jeżeli zainspirowałam was do kupna czegoś, do zrobienia jakiegoś makijażu, stylizacji, czegokolwiek, to wrzucajcie to na Instagram z hashtagiem byestera. Hashtag też wam zostawiam tutaj i ja będę pod ten hashtag zaglądać i na pewno zostawię coś po sobie pod takim zdjęciem. Lajka, komentarz i tak dalej. No a teraz już przechodzę do pokazywania wam ubrań. I może zacznę od rzeczy, które kupiłam moim dzieciakom. I słuchajcie, będziecie w szoku. Pierwsza rzecz to bluza dla mojego starszego syna, który ma 10 lat, w sumie już 10,5, w czerwcu będzie miał 11. I to jest oryginalna bluzka Nike. I ona kosztowała 13 zł. Zobaczcie, 13 zł. No ja po prostu byłam w szoku, ale to jeszcze nie koniec, bo mam też bluzę dla mojego młodszego syna. I to z kolei jest oryginalna bluzka Pumy. Uważam, że jest prześliczna i do tego jeszcze w takim granatowym kolorze i niebieskim, a mój młodszy syn wygląda w takich kolorach prześlicznie i ona kosztowała tylko 11 zł, więc słuchajcie, na pewno zapłaciłabym w normalnym sklepie bardzo dużo za takie bluzy i oczywiście najprawdopodobniej bym ich nie kupiła, bo wiecie, jak to dzieciaki niszczą ubrania, brudzą, potem tego nie idzie doprać, zawsze gdzieś pojawiają się jakieś dziury, więc po prostu szkoda by mi było kasy na takie drogie markowe ubrania dla dzieciaków. No i też w sumie nie chciałabym, żeby oni byli jacyś tacy bardzo rozpieszczeni, że mama idzie do sklepu i kupuje im, nie wiem, tu bluzę za 200 i tu za 150 i tak dalej. Myślę, że jest to jednak troszkę przesada, ale jeżeli trafi się na taką markową rzecz w lumpeksie, to oczywiście grzechem by było nie kupić. No a teraz już przechodzę do ubrań, które kupiłam sobie dla mnie. No i powiem wam, że tutaj będą naprawdę same takie modne, odjechane ubrania. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Oczywiście piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych ubraniach i co ostatnio fajnego udało wam się upolować w lumpeksie. Ja najpierw wszystkie rzeczy pokażę, a potem będę je przymierzać. No i pierwsza rzecz to jest taka... Ja się w sumie zastanawiałam nad tą rzeczą, czy ją kupić, czy nie, bo to jest bardzo króciutki crop top, ale słuchajcie, ja zapłaciłam za niego 7 zł. To jest marka Buchu i ma jeszcze metkę. On jest w rozmiarze 38, ale przyznam wam, że jest mi taki bardzo, bardzo obcisły. No i to jest coś, co będzie przepięknie wyglądało ze spódnicą z takim bardzo, bardzo wysokim stanem. Ja już mam taką spódnicę, mam ją z lumpeksu i w sumie jeszcze tego nie mierzyłam w domu, ale teraz jak będę mierzyć, to ubiorę ją do tej spódnicy i razem ocenimy, jak to wygląda. Kolejna rzecz to spódniczka z ekoskóry. Ona kosztowała 25 zł i to jest rozmiar 34HM. Ja już ją pokazywałam w holu zakupowym ze sklepu Sinsay i tam zastanawiałam się, czy sobie zostawić właśnie taką podobną spódniczkę, która też była z ekoskóry. No miała inny krój, ale kolor był bardzo podobny. Tamta była troszkę jaśniejsza. No i ostatecznie stwierdziłam, że nie, że za dużo tych spódnic. No i zostawiam sobie tę. I ja jej w sumie nie pokazywałam wtedy w tamtym filmiku, jak ona wygląda na mnie, więc zobaczymy dzisiaj. Mam tutaj kolejną spódnicę i to jest przepiękna, krwisto-czerwona spódnica, taka bandażowa. Ona bardzo fajnie wyszczupla, w ogóle podkreśla sylwetkę, opina ciało, wygląda bardzo ładnie. I to jest rozmiar M, marka Big Bog. I ja za nią zapłaciłam 7 zł. No i teraz słuchajcie, jeżeli pójdziecie sobie do sieciówek,
to praktycznie w prawie każdej sieciówce jest pełno takich sukienek na szelkach, sukienek ogrodniczek, przeważnie w kolorze czarnym. One są albo zapinane na guziki, albo na zamek. Niektóre nie są wcale zapinane, ja już w jakichś tam holach zakupowych mierzyłam sobie takie sukienki. I słuchajcie, ja trafiłam w lumpeksie na dwie sukienki właśnie w tym stylu. I nawet jedna z nich jest nowiutka, więc jestem w totalnym szoku. To jest rozmiar 34 i w ogóle co jest dziwne, to jest rozmiar 34 i ona mi jest dobra w biuście, więc po prostu ja nie wiem. Jak mierzyłam sukienki z HM-u, mierzyłam jedną w rozmiarze 36, jedną 38 i mój biust się w niej nie zmieścił, był jakieś takie ciasne. Nie wiem o co chodzi. Jaka to jest marka? Marka to jest... A, to jest Primark! Ciekawe ile kosztowała wcześniej. Ja dałam za nią 20 zł, więc uważam, że to jest bardzo, bardzo tanio. I ona jest przepiękna, bardzo ładnie podkreśla talię. Teraz będę ją nosić do sweterka, ale oczywiście mam zamiar ją też nosić latem i wtedy będę ją nosiła bez niczego pod spodem. Mogę wam powiedzieć z całą pewnością, że to będzie jedna z moich ukochanych sukienek. Ona jest wykonana z jeansu, bo o tym jeszcze nie wspomniałam. No i mam tutaj jeszcze jedną jeansową sukienkę i to już jest taka zupełnie, zupełnie klasyczna sukienka ogrodniczka. Ja ją pokazuję od tyłu. Tutaj ma regulowane szelki, z boku jest zapinana na zamek. No i ja mam zamiar nosić teraz również w połączeniu ze sweterkami, a wiosną i latem w połączeniu z jakimiś topami. Ona na pewno będzie genialnie wyglądała ze zwykłym białym topem, takim wiecie, trochę oversize'owym. No po prostu bardzo chciałam mieć coś takiego i tak się cieszę, że trafiłam. Ona również kosztowała 20 zł. To jest również rozmiar XS, a marka jest Cooperative. Przyznam, że nie znam tej marki. Pierwszy raz chyba mam coś z tej marki i ona wydaje mi się, że też jest zupełnie nowa, bo ta czerń jest taka mega, mega intensywna. No i nie ma tutaj żadnych jakichkolwiek śladów użytkowania, to nie ma, więc podejrzewam, że ona jest nowa. No a teraz już przechodzę do mierzenia i oczywiście przypominam wam, żebyście pisali w komentarzach, w czym wyglądam dobrze, a w czym według was źle. Założyłam sobie tą pierwszą sukienkę i ona prezentuje się tak. Myślę, że mogłaby być odrobinkę dłuższa, ale także będę ją nosić do takich kozaków za kolano, ale na płaskiej podeszwie. Mam w sumie takie szare i myślę, że nawet w połączeniu z tą bluzką będzie to wyglądało całkiem, całkiem dobrze. Dajcie mi znać, co sądzicie właśnie o tej sukience i czy widziałyście właśnie takie sukienki w tym stylu w sieciówkach teraz. Takim ciekawym elementem są tutaj te zamki. Kieszeń jest tu, w tym miejscu, natomiast tutaj jest taki rozpięty zamek jako ozdoba i myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Mam już na sobie drugą sukienkę i ona zdecydowanie podoba mi się najbardziej. Ja ją po prostu uwielbiam, uważam, że jest śliczna, cudowna i leży na mnie jak szyta na miarę. Zobaczcie, jak ona ładnie podkreśla talię. Fajnie wygląda z takimi właśnie golfikami, fajnie będzie też wyglądała z jakimiś cieniutkimi sweterkami. No a latem, jak tylko zrobi się ciepło, być może już wiosną, będę ją nosiła po prostu bez niczego pod spodem i również będzie wyglądała bardzo, bardzo fajnie. Także z tego zakupu jestem bardzo, bardzo, no mega po prostu zadowolona. Jestem tą sukienką po prostu zachwycona. No i przymierzam już następne rzeczy. Czerwona spódnica prezentuje się tak. I z tego co widzę, ona nawet fajnie wygląda z tym golfem, tak troszkę, wiecie, elegancko, odrobinę świątecznie. No, podoba mi się to zestawienie. Ta spódnica jest w ogóle tak fajnie uszyta, że ona bardzo spłaszcza tutaj brzuch. Ma tutaj takie jakby dwa paski na skos i one właśnie fajnie wyszczuplają talię. I zobaczcie, jak ona wygląda z tyłu. No myślę, że prezentuje się naprawdę całkiem nieźle i zobaczcie, to jest rozmiar M, ale ona jest wykonana z takiego elastycznego materiału, bo właśnie wydaje mi się, że ona ma za zadanie wyszczuplać, że po prostu wygląda to bardzo dobrze. No mogłaby być odrobinę mniejsza, ale uważam, że wygląda bardzo dobrze. Ta spódniczka również bardzo mi się podoba.
Jest taka no naprawdę dosyć krótka, ale dzięki temu będzie fajnie wyglądała noszona z kozakami za kolano, a ja kozaki za kolano uwielbiam i teraz zimą noszę bardzo często, jesienią zresztą też je nosiłam bardzo często. Ma przepiękny kolor, bardzo podoba mi się ten kolor. Ja zastanawiałam się przez chwilę właśnie między nią a tą spódnicą Sinsay, ale ta spódnica Sinsay miała taki troszkę bardziej jaskrawy ten kolor i myślę jednak, że ten jest o wiele lepszy i będzie pasował do zieleni, do brązów, do czerni. Zobaczcie, pasuje nawet do srebra, więc no, podoba mi się bardzo. Przepiękny jest ten kolor. Dajcie znać, co sądzicie. Ona z tyłu wygląda tak. No i przymierzam teraz tą ostatnią rzecz i ona będzie na pewno najtrudniejsza do wystylizowania i mam nadzieję, że będę wyglądała w tym topie dobrze i że nie będzie to jakieś takie... No dobra, zobaczmy, zobaczmy. No słuchajcie, ten top jest przepiękny. Tutaj może mi coś wystawać, bo ja sobie tak na siłę upchnęłam ramionczka od biustonosza, ale jestem nim zachwycona. Co prawda myślę, że dobrze będzie wyglądał tylko do rzeczy z bardzo wysokim stanem. Najlepiej chyba jakoś tak do spódnic mi się wydaje. Uważam, że z tą spódnicą wygląda genialnie. Wystaje tylko malutki paseczek skóry, więc wygląda to nadal tak, wiecie, elegancko, ale też trochę seksownie. Więc no, ja jestem zachwycona, bardzo podoba mi się to, jak ta bluzeczka podkreśla tutaj, wiecie, barki, ramiona. Uważam, że wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Muszę iść na siłownię, troszkę popracować nad barkami i będzie git. Nie, naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się ten efekt. Z tyłu wygląda tak. I wiecie co? Powiem wam szczerze, że ten golfik jest tak ciasny, że ledwo przełożyłam go przez głowę i nie jest to najwygodniejsze ubranie na świecie. W biuście jest takie naprawdę no na styk, dość ciasne, ale kurczę, wygląda tak dobrze, że jakoś nawet ten golf mi nie przeszkadza. Dajcie znać, co sądzicie o takim czymś i czy chodziłybyście w takim topie. Na jaką okazję ubrałybyście taki top? Ja myślę, że byłby idealny właśnie teraz na Sylwestra lub na karnawał. No, mi się podoba bardzo, jestem nim zachwycona. No i co, czas na podsumowanie dzisiejszego filmiku. Uważam, że jest to kolejny naprawdę bardzo udany lumpeksowy haul zakupowy i na pewno będę takich filmików kręcić więcej, więc jeżeli podobają wam się takie filmiki, to dawajcie mi znać, a ja na pewno będę częściej chodzić do lumpeksów i częściej wyszukiwać jakieś takie perełki. Dzisiaj już żegnam się z wami, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki, że oglądaliście ten filmik, no i widzimy się już niedługo, najprawdopodobniej pojutrze. Do zobaczenia, pa pa!